Dostaliście wspaniały dar siebie i nie dajcie sobie wmówić, że taki dar nie istnieje. Jak jednak uchronić ten dar? Co zrobić, by to, co jest w was dzisiaj, było kiedyś na srebrnym, złotym jubileuszu małżeństwa? Jest tylko jeden sposób. Trzeba zawierzyć prawdziwie wszystko Chrystusowi i Jego Matce. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. Nie szuka swego, nie unosi się gniewem. Nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości. Lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. W małżeństwie miłość jest najważniejsza, ale w miłości każdy ma również swoje miejsce. I tak jak żona ma być dla męża tym wspaniałym ogrodem, który on ma uprawiać, upiększać, ma strzec. Tak też żona ma otwierać swój ogród mężem i tylko przed mężem. A ich miłość ma pozostać czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Klaudio i Łukaszu, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Ja, Łukasz, biorę ciebie, Klaudio, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Ja, Klaudia, biorę ciebie, Łukaszu, za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Żono, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gratulujemy nowym małżonkom, wielkie brawa i nawet tu w kościele mogą się pocałować na znak miłości.